Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zioła, które leczą. Przypominam i zachęcam serdecznie do włączenia subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. Dzisiejszy odcinek będzie różnił się od tych poprzednich, tym, że do tej pory omawiałam zastosowanie wyłącznie polskich ziół o działaniu leczniczym. Rośliną, o której dzisiaj będę Państwu opowiadać, zainteresowałam się dlatego, ponieważ odpowiada ona wielu schorzeniom i problemom zdrowotnym, z którymi borykamy się na co dzień. Wiele osób odwiedza mnie w zielarni i często borykają się moi klienci z różnego rodzaju schorzeniami i nowotworowymi, i na przykład schorzeniami cukrzycy. Często też zdarzają się osoby, które cierpią na różnego rodzaju niezdiagnozowany tak naprawdę świąt skóry. Nie wiedzą kompletnie, jak mają sobie z tym problemem poradzić, gdzie może leżeć przyczyna. Bardzo dużo osób ma również niejednokrotnie bardzo duże problemy zmian skórnych o różnym podłożu, z którymi też nic ciężko im sobie poradzić i szukają oczywiście sprawdzonych i naturalnych metod, które nie będą obciążały ich organizm, nie będą powodować żadnych skutków ubocznych. Dlatego właśnie mowa dzisiaj będzie o roślinie nie z naszej medycyny, można powiedzieć, nie z naszego ziołolecznictwa polskiego, tylko będę opowiadać o wspaniałej roślinie leczniczej pochodzącej z Indii, która jest bardzo dobrze znaną i wykorzystywaną rośliną w medycynie ajurwedyjskiej. Tą rośliną leczniczą stosowaną szeroko od starożytności aż do czasów obecnych w medycynie ajurwedyjskiej, o której warto moim zdaniem wiedzieć ze względu na bardzo szerokie, korzystne spektrum działania na nasz organizm, jest miodla indyjska, znana również pod nazwą nem. Tak naprawdę jest to drzewo, której każda część jest lecznicza i szeroko wykorzystywana w medycynie, w kosmetyce, także jako środek ochrony roślin. W Indiach uznawana za naturalne lekarstwo, niemalże na wszystko. W sanskrypcie nem oznacza lekarstwo. Ta roślina lecznicza występuje szeroko w tropikach, w tropikalnych i subtropikalnych regionach świata. Zawiera ogromną ilość cennych substancji czynnych o właściwościach leczniczych. W Polsce zasłynęła przede wszystkim ze swoich właściwości prozdrowotnych na wszelkie problemy skórne, takie jak trądzik, blizny potrądzikowe, trudno gojące się rany, łagodzenie stanów zapalnych i podrażnienia, łagodzenie właśnie tego świądu, o którym Państwu wcześniej wspomniałam, który uważam jest ogromnym problemem, ponieważ ciężko jest nawet zdiagnozować przyczynę występowania tego świądu. Regulacja wydzielania sebum przyspiesza regenerację na skórkę, a nawet przy takich ciężkich schorzeniach pomaga, jak autoimmunologiczne, na przykład jak łuszczyca. Przy problemie łuszczycy miodla wykazuje podobne działanie jak kortyzon. Przy łupieżu, przy różnego rodzaju grzybicach. Miodla korzystnie wpływa na stan jamy ustnej, ponieważ wykazuje działanie ograniczające ryzyko występowania próchnicy i wspomaga leczenie stanów zapalnych przy zębia i dziąseł, również przy krwawieniu dziąseł. Miodla indyjska wskazana jest w przypadku egzemy, pokrzywki. Również pomaga w problemach ze skórą włosów i włosami, takimi jak łupież, świąt, osłabione cebulki włosów, nadmierne wypadanie, słaba kondycja włosów, również ich przetłuszczanie się skóry głowy. Miodla wspomaga także porost włosów. Na rynku znajdziemy wiele kosmetyków na bazie miodli, takich jak różnego rodzaju kremy, maści, oleje. Również znajdziemy szeroki wybór past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej. Jednak miodla indyjska ma zdecydowanie więcej bardzo korzystnych właściwości zdrowotnych. W
wpływających na stan zdrowia i niwelujący wiele schorzeń cywilizacyjnych, które dotykają nas wszystkich. Mowa tutaj o chorobach nowotworowych, czy na przykład cukrzycy. Jak wiemy, cukrzyca numer 2 obecnie to ogromna plaga. Coraz więcej nawet młodych osób zaczyna mieć problemy na tym tle, dlatego uważam, że powinniśmy znać zioła, które możemy jak najbardziej sobie wykorzystać w celach poprawy. Wiele substancji czynnych obecnych miodli jest odpowiedzialne za takie szerokie pozytywne spektrum działania na nasz organizm. Jedną z najważniejszych substancji, pod nazwą azadrichatina, która obecna jest we wszystkich częściach drzewa NEM, a posiada ona działanie m.in. antyseptyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze. Miodla posiada w swoim składzie również terpenoidy, związki siarki, aminokwasy, flawonoidy, polisacharydy itd. Dzięki tym związkom miodla indyjska posiada całą długą listę właściwości zdrowotnych, takich jak działanie przeciwzapalne, działanie przeciwwirusowe, nawet przy ospie, czy nawet przy półpaścu, również przy opryszce. Ma działanie silnie bakteriobójcze, na przykład w przypadku salmonelli czy gronkowca złocistego. Jak wiemy, gronkowiec złocisty jest bardzo trudną, lekooporną bakterią. Działanie przeciwgorączkowe, ma działanie również przeciwrzodowe, ma działanie przeciwmalaryczne, podobne do działania chininy. Szerokie działanie pasożytnicze na wewnętrzne pasożyty, nawet działa pozytywnie przy problemie amebach, nicieniach, jak również na pasożyty zewnętrzne, jak różnego rodzaju roztocza, wszy czy świerzbowce. NEM wykazuje działanie hepatoochronne, neuroprotekcyjne, immunomodelujące. I co niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę ilość występowania właśnie cukrzycy numer 2 w naszej populacji, miodla ma udowodnione działanie przeciwcukrzycowe. Nawet ekstrakty z miodli stosowane są jako zagęstnik do produktów przeznaczonych dla diabetyków. Olej na zimno tłoczony z nasion miodli zawiera naturalne przeciwutleniacze, takie jak witamina E, jak barwniki roślinne, m.in. chlorofil, karotenoidy, przez co miodla opóźnia procesy starzenia. Olej z miodli zawiera cenne kwasy tłuszczowe, a także spore ilości naturalnej witaminy C, jak wiemy, która jest kluczowa dla naszego układu odpornościowego, dla tworzenia się kolagenu itd., itd. Kwiat miodli można stosować w przypadku anoreksji, przy nudnościach, przy problemach z żołądkiem i przy problemach pasożytów jelitowych. Jak wiemy, to też jest nadmienny problem. W Indiach najczęściej stosuje się liście miodli, które wykazują działanie przeciwświądowe, nawet spowodowane różnego rodzaju alergiami. Liście miodli poprawiają wzrok, działają antybakteryjnie przy ostrych i przewlekłych infekcjach układu moczowego i również przy kandydozie. Jak wiemy, leczenie grzybicy wewnątrzustrojowej jest bardzo trudne i długie. Miodla również odtruwa krew. Ma również działanie silnie przeciwzapalne przy bólach przeciążonych mięśni, stawów, a nawet łagodzi bóle spowodowane zmianami reumatycznymi. Zielarze z obszarów Azji Południowo-Wschodniej od wielu stuleci z dużym powodzeniem stosują miodlę indyjską do leczenia guzów nowotworowych. Oczywiście skoro miodla indyjska, inaczej ten NEM, ma takie niesamowite korzyści zdrowotne, która jest szeroko wykorzystywana również w kuchni. Młode pędy, kwiaty są spożywane w Indiach jako cenne warzywo. W niektórych regionach przygotowuje się z nich nawet zupę. A na przykład w Tajlandii młode pędy tej rośliny znalazły zastosowanie w kuchni, również jako sałata. Patyczki miodli przeżuwane służą do czyszczenia zębów. Mam nadzieję, że informacje zawarte w dzisiejszym odcinku
są dla Państwa przydatne i ciekawe. Dla osób zainteresowanych miodlą w opisie pod filmem na dole znajdą Państwo link do produktu, który zawiera właśnie w składzie olej z miodli indyjskiej. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.